Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Rozliczanie Kosztów Usług Turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o usługach turystycznych wymienia się przedsiębiorców świadczących różne rodzaje usług turystycznych. Podział usług na różne sektory ma swoje odzwierciedlenie w podziale podatkowym. Inaczej rozlicza się biuro podróży zajmujące się organizacją imprez. Rozlicza również pojedyncze usługi z kontrahentami, usługodawcami oraz z siecią agencyjną, a inaczej agent turystyczny, który sprzedaje gotowy produkt stworzony przez tur operatora. Zupełnie inne stawki dotyczą hoteli i przewoźników, a przecież wszystkie te przedsiębiorstwa są usługodawcami turystyki objętymi obowiązkiem podatkowym. Wszystkie usługi turystyczne w Polsce są objęte podatkiem VAT, ale różnią się stawką tego podatku, która uzależniona jest od sektora usług. Usługi hotelarskie objęte są stawką 8% podatku VAT. Towarzyszącą zakwaterowaniu usługą jest często wyżywienie, także objęte 8% VAT-em, wyłączając alkohole, kawę, herbatę, napoje gazowane i wody mineralne. Artykuł 88 ustęp 1 punkt 4 ustawy o VAT mówi iż: Ustawodawca nie zezwala na odliczenie podatku naliczonego od usług hotelowych i gastronomicznych. Powyższy artykuł stosuje się gdy usługa hotelarska jest usługą podstawową. Kwoty VAT z faktury nie odlicza się od podatku, a kwotę brutto z faktury nabywca zalicza do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli jednak usługa noclegu w hotelu wymieniona jest na fakturze jako jeden ze składników nabywanej usługi kompleksowej, wówczas usługobiorca ma prawo do odliczenia VAT. Usługi transportu pasażerskiego objęte są stawką 8% podatku VAT. Stawka ta dotyczy usług świadczonych na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast usługi transportu świadczone poza granicami Unii nie podlegają podatkowi VAT. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.